Więc moi mili, no szanowni widzowie Hitboxa, YouTube'a, to jest mój najnowszy zakup. Ciężko powiedzieć, czy to jest zakup, to jest tak naprawdę prezent od widzów. Oczywiście to jestem ja, Lemi, hardkowa parka, tutaj jest ze mną dzisiaj mój pomocnik Nikola, która będzie mi tutaj pomagać wszystko rozbroić i tak dalej. Z boku mam laptopa, który pozwoli mi tutaj spojrzeć na czat i tak dalej. Więc zawsze będę mógł tu w jakąś miarę tam odpowiedzieć od czasu do czasu coś wam, jakby co. Więc słuchajcie, tak kilka detali, jakby ktoś nie wiedział. Jest to fotel AK Racing, tam jaki model, to tam wszystko spokojnie, później rozpracujemy. Jest to fotel, który tak naprawdę sprezentowali mi widzowie na Hitboxie, to jest dzięki wam. Wcześniej zbierałem na Xboxa One, to w zasadzie udało się bez problemów. Tutaj fotel również bez problemów, więc to jest wasza zasługa. Więc jak Xbox tam jakąś swoją nazwę ma, tak dalej. No w sumie Xbox tam dostał pośmiertnie, po Basi dostał. Po Basi dostał imię. Basia podczas tego live'a wtedy padła niestety. Tak, fotel pewnie też jakąś swoją nazwę dostanie, wymyśloną przez was. Więc moi mili, no tak jakąś kamerkę ustawiłem, mam nadzieję, że w miarę stosownie to będzie widać. Będziemy ten fotel rozpakowywać, będziemy go składać, więc każdy zainteresowany, który chciałby w przyszłości taki fotel sobie kupić, będzie mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ja mam nadzieję, że uda mi się to złożyć normalnie, w miarę przyzwoicie. Jeżeli nie, no to siara, trudno. No. Różne rzeczy składałem. Takiego fotela jeszcze nie składałem. Składałem ten fotel poprzedni, mój ex-rocker, więc ten fotel tamten był dość łatwy w sumie do złożenia. Ten może być trudniejszy, ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie, co na czacie tutaj. Kto na czacie tutaj pisze, co? Jak kto za? Będzie bocian. Ten będzie bocian. A nic, później będziemy nazwę jakąś wymyślali. Co, Nikoluś, co byś chciała? Co chcesz? Mów. Na tym pudełku też można leżeć. Na tym pudełku też można leżeć? Można leżeć, bo ja na nim usiadłem i było zdjęcie zrobione. Dobra, Niki, w takim razie przecinaj. Przecinaj. Jej, ja przecinam. Fotel kupiłem w Overclockers, jakby ktoś się pytał. Link podam później pod materiałem, jak go wrzucę na tubę. Dobra, to mamy otwarte. Wiesz co, Nikolu, żeby bałaganu dużego nie robić. Nożyczki, dziecko, uważaj z tymi nożyczkami, daj mi nożyczki, a te od razu, te paproszki od razu wyrzucaj do śmieci, dobrze? Jeszcze tu jest. Od razu wyrzucaj do śmieci. Powiem wam szczerze, że takie pudło takie dość ciężkawe jest. Nie jest takie wcale lekkie. Jeszcze tu Nikoluś jest, zobacz to. Wcale to nie jest takie lekkie. To badziewie. Odsunę sobie to, żebym lepiej widział siebie, jak prezentuję wam. O właśnie. Ojej. Uwierzyłem coś. Co? Tata no. Też musiał całą drogą do domu nieść ten karton. Ja go nie niosłem. Ja go targałem po ziemi. Ale facet z obsługi, który go przywiózł. Oj. Coś dostałem. A co? Nie. Yeah. Na piwerko? Nie. Yeah. Pawku 94, na piwerko, a dziękuję bardzo. A dziękuję bardzo. A właśnie, komu bym mógł otworzyć? Dziecko, ty woda mineralna, a ja jakaś browarka. Nie? Czy nie? Dobra, połóżmy go. O. Tak, chcesz robić? Proszę bardzo. Tylko uważaj, żebyś sobie krzywdy nie zrobiła. No. Raj. Facet na szczęście z obsługi mi pomógł. Dostawca. Teraz z tej strony. Uważaj, żeby się nie przerzuciła. Nożyczki zawsze w dół, dziecko, trzymaj. Tak. No. A najlepiej położyć, obejść i wtedy wziąć się do ręki. Tutaj jeszcze musi otworzyć. Facet mi pomógł to wnieść, bo to takie kurde lekkie nie jest, wiecie? Dobra. Dobra. Mamy. Oj, pudło. Już widzę kawał. No, czekaj. Oj, ten zielony green screen jeszcze. Czekaj, przesuniemy do przodu. O, dobra. Coś już tu mamy. Uwaga. Gwiazdka. Tak jest. Co mamy pierwsze? Gwiazdkę. Nogę. Znaczy to jest ten spód, znaczy noga to w zasadzie tak. Nogi. Mhm. To wygląda jak fajna gwiazdka. To masz, Nikola, zajmij się tym, rozpracuj to. Jej. Proszę mi to rozpakować, a ja czymś innym się zajmę, daj to. A ja się, weź ty się zajmij tym rozpakowaniem, a ja coś innego wezmę. To karton wywalimy. No,
No, dawaj, rozpakowuj to. Teraz tak, to jest ta noga, więc nogę nie wiem od którego elementu zacząć. Słuchajcie, tu następnym elementem, jaki wyciągam, to jest... O, się! Co to jest w ogóle? Aha, to ten fotel. Tam się zajmij, a nie tu mi teraz ten fotel. O, to jest jakieś, nie wiem, gówno niepotrzebne. A to jest... O, mi się przyda. A to jest fotel. To jest fotel. Masakra, jak ja to będę składał. Dziecko, nie psykaj mi, tylko proszę to później sobie psykać, ok? Nie będziemy tutaj zamulać. Więc tak, w środku mamy dwie poduszeczki. Jedna poduszka to jest ta, którą można tutaj sobie pod grzbiet dać. Druga poduszka, ta mniejsza, to jest tu pod głowę. Więc możemy je w sumie wyciągnąć z tego wora. Więc o, proszę bardzo, poduszeczka. Jedna. Już będzie. O, mięciutka nawet. O, prezentuję taka malutka, no niewielka. Niewielka. Druga jest troszeczkę większa, ta po grzbie. No fajna. Jest taka dosyć milusia, mięciutka, na rzep, tak? Aha, bo co to jest? Czemu to jest na rzep? Nie wiem, czemu to jest na rzep, ale jest na rzep. Taka troszeczkę większa. Tak, pewnie jakoś można później założyć. Ja będę też później kombinował. To są folie, to jest opakowanie, tu jest ten cały fotel. Ojej, to jest cała zagadka. Tu jest jakieś pudło w środku z jakimiś pewnie narzędziami. Znaczy narzędziami, wszędzie z tymi, ze śrubami, takimi rzeczami. Gotowa? Dobra. Może być gwiazda, nie ma problemu. Kółka też, tu wszystko jest, jak to później zrobić. Tu jest cała instrukcja w środku po kolei, jak to przykleić, tak dalej. Bo mamy karton i wiecie co, w tym kartonie mamy... Mamy tak, kółka. Kółek mamy 5. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Zgadza się, kółek mamy 5, więc tyle powinno być. Jakieś plastikowe badziewia. W zasadzie nie wiem, po co te badziewia są, ale... Nie wiem, jakieś pień, jakieś plastiki, gówna. O, tu jest ważny element. Będziemy do tego przyczepiać fotel później. To każdy zresztą wie, to chyba standardowy nawet fotel, taki zwykły. Nikola, jak ma w pokoju dla dzieci, nawet taki fotel coś ma. To plasta. Później jakieś mam klucze i śruby i... Nie wiem co. A, i tu jest cały ten taki... Jak się na to mówi? Holender, jak to się prawidłowo nazywa? Jak to się prawidłowo nazywa? Kurde, zapomniałem. Nie wiem. Linia. Nie, boty gadę. Zostaw! Dobra. Dobra, pany. No i sam fotel, tak? Mogę dostawić sobie to pudełko, będę mieć buty. Dobrze, Nikoluś, później to pudełko weźmiesz. Miałabyś chciał, sobie weźmiesz to pudełko. Będziesz chciała, to sobie to pudełko weźmiesz, tak matka ci je wywali. No i sam fotel, tak? Tylko, że... Aha, to jest na dwie części, tak? To jest to oparcie, tak to się prezentuje. Fajne oparcie. Czerwono-czarne, no nie wiem, czy kolor fajne. Dobry, czy niedobry, no. Fajne, super. Mnie się ten kolor podoba nawet. Mi też. Nie jest zły. Jest subcio. Jest subcio? Subcio. Wiem, jakieś śruby pewnie. Czekaj, to muszę wynieść. Weź mi, Nikola, z tym, proszę cię, weź mi te folie, powiedziałem ci, że albo te folie składasz, wywalasz do śmieci, żeby nie było bólu. Proszę mi to wszystko stąd usuwać. Raz, dwa. Okej? Okay? Tak. Dobra. I mamy samo siedlisko. O! Od razu są... te oparcie od razu są przykręcone. Całe szczęście, że oparcie są od razu przykręcone. Kurde, ale ciężkie. To jest najcięższy element chyba całego fotela. Ja pierdzielę, co jest ciężkie? Aha. Od spodu są jakieś śruby już powkręcane. Wynieśmy to. Nikola mi to zrobi. Dobra. Okej. Okay. Oj, dobra, będziemy składać po kolei teraz. To wszystko mamy wyciągnięte. Karton możemy wywalić. Nie. Nikola, proszę mi tu nie komentować głupot. Albo mi pomagasz, albo weźmy tu brzdękać jakieś głupoty.
Karton sobie później weźmiesz. Karton wywalimy tam. Wyniesiemy. Rzuć. Dobra. Ja sobie też mam. O Jezu. Dobra, będziemy jechali po kolei. Mamy instrukcję. Co tam jest? Nie, stary fotel ja mam. Ja stary fotel mam, ciągle jest w sypialni jeszcze. Tylko, że nie. Stary fotel mam w sypialni, tylko że on się rozwalił od spodu, ta noga, nie? Fotel sam sobie jest dobry. Sam, ten stary, co mam. Fotel cały jest tak zachowany perfekcyjnie, tam nie ma żadnej skazy. Te wszystkie głośniki, to wszystko działa, można go podłączyć przewodowo, dźwięk i tak dalej. Ale ta noga od spodu, nie? To się rozleciało, totalnie się rozleciało, więc jakby był jakiś dobry spawacz, na przykład jak patio, na przykład, to mógłby mi to zrobić. Albo muszę komuś to dać. O matko, instrukcja. Ja pierdyle. Teraz będą jaja. Dobra. Dawaj to, Nikola, będziemy to składać, ale będą jajca jak cholera. Kółka, Nikola, podawaj. Kółka! Ale potrzeba nożyczek. Nie trzeba nożyczek, bo można to palcami rozwalić. Proszę. O! Bardzo. Czekaj, to jak się teraz składa te kółka? Obojętnie jak? Czy trzeba coś podłożyć? Nie, czekaj, bo jestem samochodem. Wiecie co, bym może nie czytał, ale gdzieś słyszałem, że ktoś kurde coś zaczął robić i w połowie fotela okazało się, że źle zaczął to robić. Przykleił to tak źle, znaczy przykleił, skłożył to tak źle, że po prostu no, były jaja, tak? Musiał to wszystko od nowa robić, więc nie chciałbym... Nie chciałbym tego czasem od nowa robić. Dobra. Czekaj, to się po prostu wtyka? Wciska czy nie? Czekaj, place 5 star based on clean floor. Press. Dobra, wystarczy wcisnąć. Okej. Okay. Wciskamy. Siedzi. Wkładaj, Nikola. Teraz ty. No. Mocno. Mocno, ale prosto. No, no, przykleń. Mocno, mocno. Tak wiesz, tak czuk, 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 tak przekręć. No, tak. Czuk, czuk. No tak wiesz, tak musisz ozobacz. Tak. Tu i. O. No. Mocno. No ja trzymam tu, no. Ty wciskaj, no. O. Nie mam za dużo sił. Bo ty żeś to chyba źle wkładała nawet. Może tam? O, widzisz? Trzeba mocniej, daj. Ja to wcisnę. Będę wkładać kółko. Dobra. No to weszło gładko. Dawaj, dawaj, ty jednego kółka nie ma, ty. Dobra. To byśmy mieli. Ale fajnie, gwiazdka umie jeździć. Dobra. Teraz jeszcze trzeba coś przyczepić tu od spodu. Czekaj. Trzeba coś włożyć do spodu teraz, ale do jaja. Najgorzej ten spód złożyć, nie? Znaczy to jest proste, jak się robi pierwszy raz najgorzej. Już trochę foteli w życiu złożyłem, ale... Gas lift, czyli to muszę włożyć, tak? To muszę włożyć tą stroną. To się zablokuje tutaj później? Nie no, chyba z tej strony muszę to włożyć. Raczej. No tak, ale to powinien czymś chyba tutaj zablokować, co nie? Powinienem, moim zdaniem powinienem, czy nie? Czy tego się nie blokuje? Nie. A potem musisz to. Nie, nie, żeby się nie pozostał. Czekaj, coś tak tylko? Nie blokuje się niczym? Nie. Mam i tak. A skąd ty wiesz, że się nie blokuje? Masz. Nie dotykaj tego Nikola, no mówię, to jest smart taki, wiesz, tego uważaj. Musisz uważać, wiesz, bo to wszystko jest brudne, później będziesz dotykać, będziesz chodzić z tym, wiesz, wszędzie dotykać. No. Tak, byśmy to mieli włożone. Już jest. To jest to, czy które to jest? Ja. A czemu nie tamto? Na przykład? A może to? A może tamto? No właśnie. To najpierw. Które? To myślisz, grube. Że będzie grube? Tak, grube. Nie, no, jakieś takie cienkie, to jest jakieś takie dziwne. Nie, grube się zaczyna. Grube się zawsze zaczyna. Tak? Tak.
Kurde, jakieś dziwnie to wygląda. Nie ma nawet napisane, która to część jest. Nie. Może to? Tak. To by wyglądało logicznie, ale... Kurde, czekaj, może to, a później to w to? Nie, bez sensu. Tak? Nie. Kurde, jaki rebus. Ej, bo mi czas zniknął. Cholera jasna, czemu to mi znika? Tak jest. Nie, muszę ustawić inaczej. Bateria! Bo ale jest... i tak jest tak. Nie, bo jest źle ustawione te oszczędzanie energii, jest źle ustawione. Chcę ustawić opcję zasilania. Chcę ustawić... Nie, no jest wysoka wydajność. Nie powinno się wyłączać. Przygasanie ekranu, jak jest podłączony, zróbmy nigdy. O. Teraz nie będzie. Jedno w drugie, żeby się składało. Od najmniejszego do największego. No dobra, to by był największy, tak Nikola? Mhm. Jak, który jest największy? Gdzie masz to wszystko? Gdzie jest ten plastik cały? Trzy były, Nikola. Gdzie jest trzeci? Gdzie jest? Dwa. A, tu jest złożony. O. No o, bez sensu. Od największego do najmniejszego jakaś głupota. Tak to idzie. To jest jakaś durnota. Bardzo jak mój fot. Nie, to w to? Bez sensu. Może to w to? Prędzej. No to jeszcze może bym uwierzył. Ale bez sensu, że sobie tak wyjdzie. Ja pierdolę. To w to by było nawet logiczne, tylko że w to nie chce wejść. No weszłoby, jakbym tak wcisnął mocniej. Kaszta mi to. W sumie tu jest pokazane na obrazku tylko jedną taką rzecz zakładają. Tu już mam trzy. Mój fotel ma tylko dwa. No dwa ma, no dobra, to bym co, na przykład to założył. Ja wiem jak to idzie. Plastik i na przykład to. Nie, tata, nie. Nie, a jak? U mojego fotelu to było cienkie, a potem to. No dobrze, no okej, dobra. To, a później to, tak. A to nie chce w to wejść. Powinno. Widzisz? O, wchodzi teraz. O, widzisz? Dobra. No, mówiłem. A to co? To jest nic? To po prostu... To jest po nic? No dobra, może jest po nic, okej. Nieważne. Co ze mnie ryjecie, kurde? Dziady borowe. Ryją ze mnie. Dobra, co daje? Ja musiałem sobie głośniki... Nie, głośniki musiałem sobie włączyć. Nie, jak włączę głośniki... Co? Nie, jak włączę głośniki, to będę... To przynajmniej będę czasami słyszał coś, jak się coś będzie działo. Bo tak to nic nie słyszę, tak? Czy nie? Czy źle mówię? Bo jak teraz, no jak teraz mówię, to i tak echa nie będzie. No właśnie. Ja ci będę pokazał. No właśnie. A tak będę coś zawsze słyszał. Jakby się coś działo. W razie czego. Dobra, trochę przyciszmy. Żeby jakby co, nie było za bardzo. No dobra, to byśmy mieli. Co dobra. Jest następne? Nie, pokazuj. Co? O, ja pierdzielę. Nikola, zostaw mi to. Przecież nie... Weź Nikola, zapłaci światło, może? Odkręć z dwóch stron fotela, czy tam krzesła, jakkolwiek. Co? Nie wiem, o co chodzi. Kurwa, muszę coś odkręcić z tego fotela? Ale teraz z czego? Z tego? Czy z tego? Ty, jak muzyk cudze. Ja nie wiem, z czego ja mam. Co to jest?
Zachowuj się normalnie, a nie... A nie kółeczka. Głupka z siebie robisz. Ej, całkiem już. Weźmy do ściągi. Happy Duro. Co ja mam odkręcić teraz? Z czego? O, gwoździe. I coś. Gwoździe nie, raczej śrubki, jak już coś. Może w kobiecej logice to będą gwoździe, ale to są śrubki. Nie, tata, nie zapytaj. To nie są śrubki. No nieważne, dobrze. Zaczynamy zaraz. Chyba ci mówię. Ty. Ej, co to jest do cholery jasnej? Odkręć. Oni już ten fotel złożony mają w ogóle, skręcony tutaj nagle. Wczoraj fotel nawet jeszcze nie skręciłem. O matuluś najsłodsza. Jak ja to złożę, to będzie sukces. Co za instrukcja. Ej, serio, co za instrukcja? No byście się ostrzali. Obrazek normalnie odkręć coś od czegoś, jak tu nawet nie ma co odkręcać. Nikola, weź mi z tym, wyjeżdżaj. To gdzieś całkiem stąd miejsce muszę zrobić. Muszę teraz to podfoliować. Ja nie wiem, co mam od czego odkręcić. Muszę chyba fotel skręcić. Tam mi wyjedź pod biurko, dziecku powiedziałem. Tam masz wyjechać mi z tym. Tak, żeby tego nie było, żeby oczy nie widział. Teraz, bo to nie będzie potrzebne na razie, chyba. Na to wychodzi. Ściągaj. Uważaj, bo tam też są jakieś śrubki albo coś. Nie. To nie jest nic? Nie. Tylko te malutkie kuleczki. Czekaj. Aha, to trzeba skręcić z tym. Mhm. Czy jak? Te gwoździe muszą iść do tego. Nie gwoździe, tylko śrubki, dziecko. Gwoździe to się wbija w ścianę. No właśnie. Co to jest śrubki w ogóle? Ja też się już mnie z tym gwoździem. Tak, jak poklatkowe składanie, no. A tu poklatkowe mi tu dajcie składanie, jak ja zaraz tu wykombinuję. No dobra, nic, będziemy składać ten fotel. Nikolowa, ale to trzeba włożyć to w to. Pomagaj mi tutaj trochę. Czekaj. To wchodzi w to, czy jak to jest? Bo ja już sam nie wiem. Trzymaj. Stoi, trzymaj go tak. Trzymaj go, żeby nie spadł. Tak go, o, tak go asekuruj. Tak była sekury. A ja... A ja wykombinuję jakieś śrubki. A on jest taki sam skóry jak to. No nie, to jest chyba gorsza skóra od tego, co mamy te kanapy. Ale milusia. Jest bardzo milusia, ale wydaje mi się, że jakościowo to jest... Znaczy, inny rodzaj to jest... Nie, choć w sumie... Nie, no trochę inny, no to jest kanapa, to jest fotel. Fotel nie może mieć takiej skóry jak ta kanapa. Tylko teraz moment tak. Ale taki sam kolor mi chodzi. No kolor jest bardzo podobny. Jest. Świetnie. Mam dwie śrubki, jedną małą. No. To mi wiele nie daje. Ja pierdzielę. I rękawiczki masz. Masz załóż rękawiczki. Ja wam powiem szczerze, że szukałem różnych foteli, nie? Bo ja ogólnie mam problemy z plecami i tak dalej i wiecie co? A rękawiczki nawet dali. Ja mam różne i przeglądałem, tak? Bo oczywiście to nie było tak, że miał być AK Racing. Musi być AK Racing i koniec, bo to jest AK Racing, bo wszyscy mają. Nie, nie jest tak. Ale opytałem się sporo osób na różnych forach i w zasadzie każda osoba jednak, jakkolwiek miała problemy z plecami, tak, ja mam, lub tam, no nie, obojętnie, czy tam jest część lędźwiowa, czy tak dalej, ja mam bardziej u góry tam przy łopatce. Wszyscy polecali AK Racing, ponieważ, no nie wiem dlaczego, po prostu ten fotel jest na tyle wygodny dla nich, na tyle mają dobrą postawę, że nawet przy długim posiedzeniu przy komputerze, czy przy graniu, tak dalej, jakkolwiek tam, przy siedzeniu w ogóle, ból nie występuje. Mnie na przykład przy X-Rockerze ból występował po pewnym czasie. Więc mam nadzieję, że tutaj ból nie będzie występował. To było głównym jakby takim elementem, który spowodował, że chciałem kupić fotel AK Racing. Każdy inny fotel powodował to, że nie jest na tyle wygodny. Ma taką konstrukcję, że powoduje,
No, że powoduje na jakimś czasie ten ból. Jak ktoś ma problemy z plecami, oczywiście. Jak ktoś nie ma problemów, to oczywiście tego nie będzie miał. Ale powoduje ból. Ból pleców. Więc ja liczę na to, że przy tej postawie tu prostego fotela nie będę miał problemów. Ty, Nikola, śrubki. O mój Boże. Czekaj, Niki. Ty to szkolnie? To są wszystkie śrubki? No jak, ej. Ty, Nikola, trzy śrubki na krzyż? Mówiłem wyrzucać te folie, Nikola. Ale widzisz, co naprawdę, Nikola, ty jesteś taka... Ja, taka jest mi teraz foto. To po się, nie mówię, jak mówisz. Albo mówisz normalnie, albo w ogóle nie mów, Nikola, bo nie lubię tak... Tak, gadasz jak takie dziecko jakieś, nie wiem, postrzelone. Nie, to są jakieś okrochy. Ty, no kurde, nie widzę żadnych śrubek. Trzy śrubki tylko widzę. No dobrze, trzy śrubki w takim razie. Jak ja mam... Aha, ty, Nikola. Dobra, bo tu są śruby. Weź. Już teraz wiem, z czego mam co odkręcać. Odejdź. Tu są śruby. Widzisz? Nikola, odsuń się, zasłaniasz wszystko. Dziecko, naprawdę. Proszę cię, skoncentruj się troszeczkę. Tak. I tak, dobra. Okej. Muszę to odkręcić. No ja myślałem, że coś, wiesz, te śruby są wkręcone już tutaj. O, widzisz? A je trzeba wykręcić. Uuu, żeby nie pogubił tego. Więc tak, z boku trzeba śruby odkręcić, słuchajcie. Więc teraz już wiem, skąd te wykręcanie się wzięło. Na początku nie wiedziałem, skąd, co ja mam wykręcić. Ja tak patrzyłem na te boki, tutaj wszystko. A tu wychodzi na to, że tutaj z boku są pewne śruby, które trzeba odkręcić. Więc już odkręcam. O, już je wykręcamy. To jest jedna strona, teraz z drugiej strony trzeba wykręcić. Nie, to się zakręca. Kurde, ale mogliby klucz jakiś normalny dać. Najgorzej będzie, jak ten fotel będę chciał złożyć i go nie złożę. Albo złożę i pierdzielne. Jak go złożę i huknie raz. Ty kurde, jak to śrubę odkręcić? Ja pierdzielę. Jakiś nawiedzony przykręcam. Czy ja to przykręcam? Dobra, wiemy inną. Tą. No, ta bez problemu wyjeżdża. Kurde, by nie mogli skręconego przyjść do chałupy. Ten karton jest taki duży, że tak na dobrą sprawę troszeczkę większy karton i ten fotel złożony by tam wlazł. Serio. Kurde, te śruby... Nie odkręcę. A w ogóle wyleźć nie chcę. Wyjdzie. Wyjdzie, ale jakoś, nie wiem, albo krzywo wkręcona była, albo co. Dobra. Okej. Okay. Wykręcone. I teraz to trzeba skręcić z tym, tak? Dobrze mówię? Nikola, gdzie jest ten obrazek w ogóle? Gdzie jest instrukcja, Nikola? Zobacz, czy tu pod spodem nie ma. Nie ma. Na górze nie ma? Ja poszukam na tyle. Dobra. O, jest na tyle. Tak? Pokaż mi to na chwilę. To mieliśmy odkręcić i to mieliśmy skręcić, nie? Unscrew from the both sides, brackets and all screw and washers. Set your brackets as shown in picture, tighten strongly and screw and wash on both sides of chair. No dobrze. Chair. Nikola, to trzymaj, będziemy to skręcać teraz. Teraz tu musisz mi pomagać. O mój Boże.
Dobra, trzymaj. A ja będę wkręcał. Czekaj, Nikola, żeby było prosto. Dobra. Okay. Idzie coś? Chyba idzie. Trzymaj prosto fotel, Nikoluś. Prosto trzymaj, nie trzymasz prosto. Zobacz, jak jest krzywo. Prosto na fotelu trzymaj, dziecko. Przecież taki fotel krzywo nie będzie. No. Do góry coś. Ale ty mi to krzywo trzymasz. Trzymasz prosto? Jest prościutko? Tak? Że o to chodzi, dziecko, żeby było prosto, bo jak zaczniemy coś krzywo kręcać, to będzie paskudnie. Nie wkręca chyba. Przybliż to bardziej do mnie. Okay. Trochę tego. Dziecko, przybliż troszeczkę do mnie, pchaj go tutaj w tą stronę. Tam, z tamtej strony popchnij go, zobacz, tak rączką. O, widzisz? Żeby to bardziej do mnie tu doszedł, wiesz? O. Ten. Co? Co zgasło? Nie. Chodzi mi, że się położenie zamieszkam położenie. Dociśnij mi go, Nikoluś, proszę cię. Kurde, jest szopa. Nikola, że tak trzymasz krzywo, żeby stary nigdy nie wkręcę. Okej? Okay. Trzymaj tak teraz. O, no to w ogóle kolejne. Masz? No. Dobra, chyba jest okej, czekaj. Dobra, coś się trzyma, teraz drugie, Nikola. Dobra. Gdzieś coś się trzymać zaczyna. Trzymaj, trzymaj, trzymaj to oparcie. Oj. Kurde, gdzieś mi jedno uciekło, nie myślałem. Dobra. Trzymasz prościutko fotel, nie trzymasz prosto. Dobra. Cyrk jak cholera. Trzymaj tak, dziecko. Jedno mi to uciekło teraz, metalowe. Gdzie ono jest teraz? Ej, przed chwilą trzymałem tutaj, miałem wszystkie. Powiem, że dwa założyłem na jedno. Tak, bo chyba tak zrobiłem. No. Dwa na jedno założyłem. Czemu to jest odwrotnie? Jakieś znaczenie w ogóle? Dobra, teraz tak, Niki, fotel, tak, trzymaj. Hej, trzymaj, tak? No. Ale to możemy zrobić live'a na YouTube. Możemy, ale jak mi będziesz trzymać dobrze fotel, bo jak nie, to nie złożymy tego fotela dzisiaj. Coś dzwoni? Nie, nie dzwoni. Dzwoni telefon. Co to znowu dzwoni? Czekaj, ktoś dzwoni. Halo? Nie? Wygląda, że ja chłopcy zostałam sam. Piszcie też do mnie. Could you repeat once again? The fastest lap when you came in at the weekend. Ah, alright, mate. I'm just streaming live so everybody could hear this. yeah, so I'm the winner. Alright, can I? I will be tomorrow then. Yeah, no problem. I'll ram in tomorrow, so I'll see you tomorrow. Thank you very much. No problem, mate. Thank you. Thank you. Rah, cool, wygrałem. Co? Wygrałem tą grę. Wygrałem grę! Kurde, wygrałem! Najszybsze okrążenie miałem, słuchajcie. Dzwonili właśnie z Game'a i wygrałem kopię Project Cars. Widziałeś, co jechałem, pamiętasz? Najszybszy byłem. O kurde ty, wygrałem! Wygrałem!
Woo! Najszybszy byłem. Widzicie co? Klasa. Specjalnie wam dałem głośnik do telefonu, na tego, do mikrofonu, żebyście słyszeli. No. No to chyba jednak, słuchajcie, będzie konkursik, coś mi się wydaje, co? Chyba będzie konkursik. Coś mi się wydaje, że będzie konkursik. Jeden ze szczęśliwców dostanie ode mnie Project Cars w nagrodę. Ale uwaga, dostanie kopię tą, którą już otworzyłem. Nie tą zafoliowaną. To zafoliowana jest wygrana, więc to będzie moja. Zostanie tą, co już otworzyłem, ok? Żeby było jasne. Ale będzie. Na PlayStation 4 do wygrania kopia gry. Ha. Wygrałem. Cześć, kogoś bo tu. Nie, tam licytacja. Giveaway będzie. Znaczy, słuchajcie, zrobimy jakiś... Znaczy, zrobimy po prostu jakiś konkurs. Ja cię kręcę. Jutro odbiorę, więc zrobimy prawdopodobnie jeszcze dzisiaj fotel złożę, słuchajcie. Ale jaja. Ale jaja. Wygrałem. Piona. No. Dobra, składamy dalej fotę, słuchajcie. Jedziemy z koksem. Kurde. To jest to. Tylko trzymaj ten fotel. Podpisem? Może być z podpisem. Nie ma problemu. Będzie nawet i z podpisem, jak ktoś będzie chciał. Dobra, Nikolas, trzymaj ten fotel, bo się teraz zajarałem. Kurde. No nie no, muszę sobie otworzyć browarka. Sorry. Ale muszę otworzyć go. Po prostu muszę. Po prostu muszę. Oj, kurde. No. To możemy jechać dalej z koksem. Niki tyłkiem kręć. Zobacz, jak się wszyscy oglądają. Jak się wypina dziecko? Ja leżę. Dobra, jedziemy dalej, składamy Nikola. Tylko wiesz co, dziecko, musisz mi tutaj troszeczkę dobrze wycelować ten fotel tu, bo nie, w ogóle w te śrubki, wiesz, nie trafiamy w ogóle, wiesz? I? W ogóle nie trafiam. Kurde. Toś dziecko źle trzymasz mi ten fotel, bo ja w ogóle nie trafiam w te śruby. W ogóle musisz mi prosto go trzymać, wiesz, bo ja w ogóle... Nie, wiesz, musisz mi tu go tak... Musisz go przechylać do mnie, w moją stronę tutaj, wiesz, moją. Bo widzisz, że nie dosięgam. Kurde, nie wiem, gdzie te piórki są. Wiesz? Kurde. Nie, to jednak powiem wam szczerze, trzeba z dorosłą osobą robić, bo z dzieckiem to wiesz. Masakra, ona normalnie mi tu nic nie pomaga. No bycie szlak. Kurde. Nikola, wiesz co? Trzeba tu się skoncentrować, na tym lepiej. Czekaj chwilę. Coś tu jest nie tak, Niki. Gdzie tu jest ta dziurka? Tu jest, tak? Czekaj, weź. Ruszaj troszeczkę tym fotelem, tym wszystkim, wiesz, bo dziecku nie zrobimy tego. O, czekaj. Chyba, że z dołu najpierw spróbuję. Czekaj, Niki. Bo chyba z dołu nawet idzie lepiej. Dobra. Teraz tu trzymaj Niki. Kurde, nie mogę tak wkręcić. To dziwne. Przekręć mi tak. Idź tam dziecko, z tamtej strony. Idźmy z tamtej strony. Kurde. Już prawie mam to wkręcone i brakuje obrotu jednego. O, weszło. Dobra.
Czekajcie. Dobra, idzie. Idzie elegancko. Słuchajcie, dokręcamy. Nie wiem, czy to trzeba mocno dokręcić, czy lekko, czy jak. Żeby nie przedobrzyć, wiecie? Za bardzo nie mam pojęcia. Chyba za mocno też nie tego za mocno przykręcać. Chyba tak starczy, co? Dobra, daj drugą stronę. Teraz tu, Niki. Kurde, teraz tu mi na górze śruba wypadła, no nie wierzę. Ale tutaj wejdzie gładko, dobra, idzie. Pokojnik, nie musisz trzymać. Jest okej. Siema, siema. Siema, siema. Dobrze, Niki, weź ten, jak chcesz, to obrazek, zobacz teraz, co następny mamy robić, jak to przekręcimy. Tak, no mieliśmy... Śrubki teraz włożyć. No to tak, śrubki już włożyłem. Teraz coś tutaj... Teraz to... Co? Śrubkę włożę. Nie, to chyba się nakłada jako ten jest, osłona. Zobacz, ale zobacz. Dobrze, że telefon odebrałem, bo nie chciałem już odbierać. Mówię, a w dupę, ale mnie odbieram. A tu proszę, taka niespodzianka. Kurde, wygrałem ty. Chociaż raz, kurde, biednemu w oczy nie zawiało. Co? Ej, dobra, Niki. Odsuń się. Bo tutaj, wieś, cały czas, żeby coś było widać. Cały czas się kręci na przyło kamery, dziecko. Z boczku troszeczkę. Z boczku, z boczku. Ojejka. Piweczkę trochę. O! Zimny browarek. Dobra. Pany, co mamy następne? To mamy. Zaraz, bo to się... Zaraz, bo ja to wszystko przykręcę. Aha. Co to było? No tu patrzę, czekaj, weź Nikola, popchnij mi ten fotel trochę. Do tyłu weź go odegnij. Odginaj. Dociągnij go. No dawaj, mocno, do tyłu, dawaj. Nie idzie mocno? No dawaj, jeszcze mocniej, całkiem na dół. Nie idzie? Okej. A teraz? Nie, a teraz? No, dawaj, mocno. Dobra. Okej, czekaj. Nie wiesz, o co chodzi, bo tu jeszcze śrubę jakąś mam. Czekaj, jakąś śrubę mam i nie wiem, do czego to przykleić. O matko, ale zakręt. Jakiś plastik. Tajny plastik. Aha, i ten plastik teraz muszę przykręcić do tego. To mi znowu dzwoni. Nie, to? Nie, co to jest? To jest to, Nikola? Nie. Czekaj, nie, bo tak patrzę, do czego to jest. Dobra. Nie bardzo kumam, dlaczego ten plastik teraz przyczepić. Tu jest jakiś plastik. Aha, to jest pokrywa na to chyba. A to byłaby pokrywa... Bo chyba tylko z jednej strony taka pokrywa musi być, bo z drugiej strony... Czy to z tej strony ta pokrywa musi być? A może to z tej strony pokrywa jest, bo z tej strony się... Nie kumam. Nie, bo z tej strony jest takie odginanie, więc z tej strony musiałaby być taka pokrywa założona. No coś takiego, takie dwie części mam. Wam pokażę.
takie dwie części i nie bardzo. Chyba je jakoś tak trzeba złożyć, nie? Jedna w drugą, jakiś taki kąt prosty wytworzą. Tylko z tego co wiem, ten fotel można jeszcze bardziej rozłożyć. Czekaj, w którą to stronę musi iść teraz? Oj, o Jezu. O, dobra. Okej. I teraz co się z tym robi? To na to, aha, to będzie tak. Dobra. A to... Tak? Czy jak? Czy to... Jest, wie. A, jakiś dziwny taki plastik był. No to by pasowało tutaj. Ale teraz, żeby to zasłonić? To taki plastik jakiś tani? Już dziwnie to wygląda. Kurwa, czemu się ekran wyłącza? No dobrze, to powinno iść tu. I tu jest taka śruba. I tą śrubę pewnie trzeba tutaj wkręcić. Albo ta długa, albo krótka. Kurde, już teraz nie wiem. Ale chyba ta króciutka będzie. Gdzie jest ta krótka śruba? O, tu jest. Dobra. To by była ta krótka. To była ta krótka śrubka. Dobra. Ja tak mi się wydaje. To dobrą wkręcam. Ale zastanawiam się teraz jedno. To jest taki plastik, bo tu akurat ten plastik w ogóle nie pasuje. Jakiś dziwny jest ten plastik. Kompletnie jakoś dziwnie wygląda. Obie części są takie same, ale tak mi się wydaje, że jedna i druga powinna pokrywać, ale coś kurde to biednie wygląda, chyba że to jedno pod drugie się podkłada. Nie, chyba na zewnątrz ma być. Kurde, nie widzę tego. To jest cały problem, że nie widzę. Nie no, tu jest napisane, że się na górę nakłada. Ale chyba na wyprostowanym. Cześć, zróbmy to na wyprostowanym fotelu. O Jezu. Zróbmy to na wyprostowanym. A jakiś dziwny ten plastik jest. Jakieś dziwaczne to jest. Co takie by było? Jakieś takie odstające? Jaki szajs. Jak szajs taki wygląda, tani. Myślisz, że najpierw ta wąska, a później ten? A tu jest kurde na... Tu jest odwrotnie. Najpierw jest okrągła, a później tą wąską się zakłada. No i tutaj ta wąska tak fajnie pasuje. Jest taka krótka, a tu kurde taka długa moja jest. Tak jakbym miał to odwrotnie założone. Nie, no dobrze mam założone. Nie kumam. Nie kumam czaczy. Moment, zobaczymy z drugiej strony. Z tej strony jak założę... Nie no, z tej strony to fajnie będzie pasować, idealnie. Czy nie, no idealnie może nie. Ale powinno pasować.
Zobaczmy. Jakoś dziwnie się ten plastik prezentuje. Takie głupoty. Nie no, ten plastik to jakoś dziwnie będzie tu się... Nie bardzo mi ten plastik tu... Po co ten plastik tu w ogóle jest? On jakoś nie pasuje w ogóle do tego. Na pewno to jest tutaj? Na pewno? Ten plastik w ogóle wygląda jak... Kurde, mi w ogóle nie pasuje tutaj z boku. Jakoś dziwnie to wygląda. Cholernie dziwnie. Co ta instrukcja jest naprawdę? Nie, no dobrze, te boki tak mają być. Nie, no tak mają być te boki, ale one dziwnie wyglądają w ogóle. Jakoś podejrzanie to wygląda. Cholernie dziwnie to wygląda. No i będę przykręcał. Ma zakrywać te śruby, tak, z boku, które są normalnie widoczne, ale to bardzo dziwnie wygląda. To tak się mocniej przykręci, to może... Może nie takie głupie. No nie wiem, chyba tyle wystarczy, co? Zobaczymy z drugiej strony. Dobra. No, z tej strony to jakoś tak dziwnie, beznadziejnie to wygląda. Ale może tak ma być. Pewnie tak. To wiecie, tak nie będzie, chociaż tego fotela nie mam zamiaru w jakiś sposób odginać. Może Koksu ma rację, że będę nim, kurde, szurać po całym tym. Kurde, chyba wyszło. Ja się nie wkręciła w ogóle. Że będę szurował po tym. Po tej skórze. Ale... Nie mam go zamiaru w jakiś sposób tam przechylać, odchylać 10 razy, coś w tym stylu. Kurde, czemu to się... Nie wkręca. Co za badzie, kurna, wkręć się do cholery. Co za ruski sprzęt. Ja pierdzie, to chyba w ogóle się wkręcić, daj? Nie no, wkręca się. Tak nie mogę z tym plastikiem. Kurę, wkręca mi. Ale chłop w dziurę trafić nie może. Nie wiem, teraz. Się wkręca w ogóle? Gówno, kurwa, co jest do cholery jasnej? Teraz. Kurde, ten plastik. O. Lepiej tak. Jakiś dziwny ten plastik jest naprawdę. Jakiś podejrzany jest. Najchętniej bym tego naprawdę nie zakładał. Serio. Jakiś podejrzany jest ten plastik.
Meble z Ikei to mam obcykane, jak skręcę. Meble z Ikei się prosto skręca tam. Nie, ale wiecie co wam powiem, wszyscy to nie chodzi o to, tylko te elementy niektóre takie są... Nie wiem, ten plastik jest jakiś taki kurna... Ni w 5, ni w 9 w ogóle. Nie, kompletnie on tu nie pasuje w ogóle do tego mebla. Kompletnie. Wygląda jak jakiś taki tani chiński wyrób. Znaczy pewnie jest jakiś chiński, tak, ale... Taki dziwaczny to jest, naprawdę. Kompletnie jakby... Kompletnie to nie pasuje do tego fotela. Kompletnie. Wygląda jakoś przedziwnie to, ten plastik. Z tej strony wygląda ładnie, z tej strony wygląda jakoś tak komicznie. Bardzo komicznie to wygląda. Nie wiem, może tak ma być. Dobra, to byśmy mieli. Teraz mamy go przywrócić do góry nogami, mamy zaraz przykręcać to badziewie od spodu. Tak, mamy teraz odkręcić te śruby od spodu. Tak, fotel mamy. Teraz znowu go... Nie w ta strona. Druga strona, panie. To ja chyba na nim usiąść musiałbym, żeby go przegiąć. O. Dobra. Teraz go trzeba przełożyć na drugą stronę. Ja pierdolę. Killer, $300? No. Ochujałeś. Co ja sobie za to kupię? Maciki. Darwo 7, dzięki bardzo, dzięki bardzo. Tak jest. Teraz tak, słuchajcie, pod spodem mamy śruby. Tu jest tu na instrukcji jest napisane, że mam odkręcić wszystkie śruby. Jest ich raz, dwie, trzy, cztery, osiem, 12. Kurde, nie chce mi się wierzyć, żeby 12 śrub odkręcać. Wydaje mi się, że od tych boków, od te tutaj z boku, nie wiem czy widzicie, takie są z boku po 4. Chyba tego nie trzeba będzie odkręcać. Tylko te na środku. Zaraz zobaczymy. Tak mi się wydaje, bo to z boku byłoby bez sensu. Bo my wtedy byśmy tylko to zakładali, nie? Przecież, tak? Tak, dokładnie. Tylko teraz jest tak pytanie, czy tak? Czy tak? To jest zagadka teraz. Show me the picture. Wow, ale mi picture dużo mówi. To jest z tyłu. To jest z przodu, a coś tu brakuje z przodu. Nie, taka, nie, taka góra jest, a u mnie nie ma. No nic, nieważne, na razie to odkręcimy. Wszystko muszę odkręcić. Tak, tylko te. Wiecie co, jeszcze byś, Seba, jak możesz, bo mam ten element. Weź mi pokaż. Ta dupa z tyłu, nie? Znaczy bliżej oparcia, tak? Czy, no tak, nie? Bo tak nie, raczej tak. Znaczy jak mam fotel, to tak, jak teraz. To bliżej oparcia, nie? Chyba. Weź zobacz Seba, na wszelki wypadek, no. Bo tak by logicznie było, ale... Dobra. Śrubki odkręcimy. Tak, to widziałem. Czyli to jest front. No to nie, no to bez sensu jak front. To wtedy... A nie, no dobrze. I dobrze myślę. Daj, tu jest napis. Jest napis, faktycznie. Jest napis front, zgadza się. Pło. Fuck. No to pięknie. Czuć mi gdzieś coś spadło.
O, mam, dobra. Ale fuks. On tego szukał. Ja powiem wam szczerze, teraz na przykład drugi fotel, jakbym składał, no to już wiadomo, połowa czasu. Albo nawet mniej. Bo już bym wiedział po kolei co i jak. Nie, no chyba, że trochę inny model, ale tam mniej więcej zasada jest podobna. No to jest wszystko, wszystko więcej tak to wygląda. Teraz tak, czy coś tu powinno być? Nie, no chyba nie. Czyli to jest... front. Kurde dziwnie, to by było z przodu, a to by było z tyłu? Kurde, powiem wam szczerze, na obrazku wygląda to inaczej. No. O, czy na obrazku? Na obrazku, na przykład na instrukcji u nich inaczej to wygląda. Kurde, gdzie mi zjeżdżasz? Ty na obrazku? No niby to jest front, no zgadzałoby się. A kurde, na obrazku jest inaczej narysowane. A na obrazku odwrotnie u nich jest. Ta gula. No, ta gula jest z tyłu. Ha! Ten jaki mądry ty. Ej, no serio, jakbym cyk cyk. Po prawej stronie, nie, no tak musi być. Bez sensu. Na instrukcji mam jedno narysowane tak, a jest zupełnie inaczej. Mógłbym wam pokazać. Przynajmniej u mnie tak jest. Ale zaraz będzie zrobione. Ci co mi kurde najgorzej tu życzą, to od razu mówię, że nie biorą udziału w żadnym konkursie. Nie ma szans. Patrz, już na pewno Izoltar proszę kas nie wygracie. Jeden i drugi szyderca. Następny. Lux and Play. Eliminator. Jest w zakłabie. Tak jest. Dobra, jakoś tu włożyłem te śruby. Chyba prosto. O, do widzenia, Kijów. Tak jest. Dobra. Oj, 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 oj. Nie, to nie. O. Nie, to nie. Gdzie jest ten klucz? Kurwa, ukradli mi klucz. Gdzie jest ten większy klucz? Czy to jest to? Nie, no nie. Ja pierdzielę, gdzie on jest? Dobra, mamy. Ja jestem ciekawy, czy jak na nim usiądę, on się nie rozleci. Ja jestem ciekawy. Ja jestem ciekawy. A no ja jak się rozleci. Tak czy jak, kochani, przypominam, że udało mi się dzisiaj wygrać. Miałem najlepszy czas w game'ie. Jeśli chodzi o Project Cars. I udało mi się wygrać kopię na PlayStation. Znaczy... w sumie ją wygrałem, w zasadzie wygrałem obojętnie na PlayStation 4, bo na Xboxa 360 mogę wybrać. Killer, 300 dolarów? Ochujałeś, co ja sobie za to kupię, waciki? Brutto, dzięki bardzo, dziękuję, dziękuję serdecznie. Tak jest, na waciki. Później brutto ciebie dodam do listy tamtej przewijającej się, bo te SMS-owe... donacje muszę sam ręcznie później tam dopisywać, więc będzie dopisana, więc spokojnie. Te wszystkie automatycznie szybko pojawiają, które są wpłacane PayPalem przez tą taką ikonkę taką tego dolara czy coś. Bo w zasadzie ta informacja o tych donacjach trochę źle zrobiona, bo jak wpiszesz informację, to pokazuje tylko o SMS-ach. A w zasadzie powinna pokazywać o PayPalu również, bo
Bo dużo właśnie ludzi nie wie o tym, że można przecież PayPalem normalnie. Jakby co? Ale do tego nie namawiam, słuchajcie. To jest tylko dodatek, więc to jest wasza wola. Ale tak się bardzo dziękuję, bo bez waszej pomocy czasami wiele rzeczy by mi ciężko było tutaj zrobić, dokupić, kupić. A tak przynajmniej, kochani, kurde, zawsze jakoś mogę to wszystko rozwinąć, nie? Tak czy siak wszystko idzie w gaming room, nie idzie w żadne inne rzeczy, więc to wszystko, co od was mam, to wszystko idzie z powrotem, wraca tutaj. Jak coś mam, to się podzielę, na przykład tak teraz Project Cars wygrałem, słuchajcie, wygrałem, więc dostałem od was prezent, fotel, więc mogę się podzielić grą. Tak normalnie pewnie wziął dla siebie, albo wziął ją, sprzedał i tyle. Kasę wziął, ale po co? Wolę komuś to sprezentować, więc... O Jezu, moje kolana! O! No dobra, skręciłem teraz to. Teraz co dalej? A, jedno na drugie trzeba było nałożyć. Raz, dwa i trzy. No dobra, to jeszcze mogę poprawić. Chociaż... Kurde, dziwnie to wygląda. Bo jak ja to nie wiem, mam tu włożyć? Niby są trzy. Niby są trzy, ale... No dobra, teraz momencik. Teraz prawie finał. Prawie finał, bo trzeba by go... Kurna. Teraz co, ja mam teraz to włożyć idealnie w to? O ja pierdzielę. Momencik. A, ja mam tak to zrobić? Czy nie bardzo? Tak? W to mam włożyć? Coś mi nie bardzo to pasuje. Cholera wie. No, od najmniejszego. Dobra, jakoś tu włożyłem to wszystko, ale... teraz ten fotel musiałbym przekręcić z powrotem. O kurde, to będzie zadanie. Może być nie dla mnie. Właśnie. Czekajcie. Czekaj, bo stoi. Ty, bo stoi fotel. Lepiej Nicole zawołam, żeby usiadła. Jak pierdzielnie, to przynajmniej ona, nie? Zaraz zawołam. Nikuś! Chodź, usiądź, zobacz dziecko, czy będzie, czy przeżyjesz. Chodź, bo ja jestem ważniejszy. Tak uważaj, bo jak pierdzielniesz, to raz. No. Siadaj. No tak pomału, siadaj! Jak? Dobrze? Ale usiądziesz więcej. No. Już. Poczekaj chwilę, a teraz? Miałem cię trochę podciągnąć do góry, nie wiem. Czekaj. Poszło coś do góry? A weź wstań na chwilę. O, siadaj. Tak? Siedzisz? Kręcisz się? Dobrze działa? Tak, obkręć się. Ja, ty chyba złożyliśmy fotel. Czekaj, teraz na dół, zjazd, uwaga. Chcesz zaraz naprzód zjeżdżać. Okej. Czekaj, to jest tak? Nie. Daj, bo tu... Nie. Powinnaś jakoś sama zjeżdżać, jakoś, nie wiem. Kurde, ja tym się wajchami nie znam, tam od wajchy nie jestem. Ja jestem, kurde, inteligent, a nie, kurde, od wajchy machania. Tak, nie? Powinnaś też opadać, móc opadać. Tylko, że... Tu masz jeszcze nikogo, widzisz? Do góry?
Tam z boku masz taki przycisk. No. O, widzisz? Do góry ramiona. Aha. Widzisz? Aha. Wiesz co, ty może za lekka jesteś, dlatego ten fotel nie chce opaść. Dobra, teraz stary usiądzie, dawaj. Stary teraz siądzie, tam będzie test. 100 kilo żywej wagi. Błagam, żebyś nie... O! O matko jedyna. Jezus Maria. Jak się czujesz? Jezu, jak wygodnie. Widzisz? Czekaj. Jezu, jak dziwnie, ej. O! Zjechałem. Czekaj, jeszcze musiałbym go bardziej wyprostować sobie, czekaj. Nie, tak. Kurna ty, ale jak... Ja pierdzielę ty, no jest trochę wygodniej, nie? Nie powiem. No i na kółeczkach wreszcie normalnie. Teraz mogę siedzieć. Czekaj, muszę trochę kamerę dać inaczej. O. Nigdy do mojego domku nie... Tak, dokładnie, zaspasiony jestem. Nie no, dobrze, elegancko. Tak, ja mam jeszcze lepiej, bo ja mam domy. Dobrze się prezentuje. Ty, poduszeczki jeszcze mogę założyć. No właśnie. I do mojego domu proszę pójść. Tak, czyli tak, fotel się prezentuje póki co dobrze. Cały jest złożony. Teraz moje imię, słuchajcie, jeszcze poduszeczki mamy. Te poduszeczki mogę założyć, tylko... Też będę następna zagadka. Jak się je zakłada? Jak się je zakłada? O co się je zakłada? Gdzie i po co? Tu pewnie jakoś się dookoła je, co? Bierz, nie, bo tu jest tak. Tu jest ta. Właśnie, po co by się... Nie, nie kumam. Aha, chyba, że to jest na całość, tak? Czy nie rozkłada na całość czasem? Z tej strony? Nie. Jak to by było? Nie. A chyba tutaj, nie? Jakoś się zakładało przez to? Nie. I później się zjeżdżało na dół? A nie wiem, tam gówna jakieś robią. I tu jest poduszeczka. Poduszeczkę to chyba tak można założyć po prostu, nie? Na to, czy nie? Czy też nie na to? Czy się jakoś inaczej zakłada? Nie, chyba tak nie, bez sensu, co? No, no, górna część dolna fotela, tak jest, zgadza się, tylko dolna część fotela. Górną ma dolną częścią fotela, a żeście mi podpowiedzieli. Niech wasz szlak. Niech wasz szlak. Dobra, nieważne, zobaczymy tą poduszkę, jak się prezentuje. Puść tu, puść tu. O, podkarczycho. O. Oj. O maturuś, pokaż mi te poduszki, jak one były założone. No, przez górną i ten, ale kurde, jak oni je przełożyli tam pod spodem? Tam gdzieś się zgina. Powiem wam szczerze, tam nie przełożę paska chyba. No ja kumam, ja tak się domyślałem, że tam gdzieś się zgina, tylko że kurde, tam nie widzę. Nie widzę szans przełożenia. A może? A da się, tylko trzeba kurde odjąć fotel cały. I coś, to trzeba tak całe naciągnąć? Ja pierdzie, to jest naciąganie gumy i to porządne. No dobra. Byłoby jedno. Zaraz będzie i drugie. Okej. Dobra. No. Mission complete. Proszę bardzo. Tak się go prezentuje. Drugi mój prezencik od moich widzów. Ha! Kto ma lepiej?
O kurde, czekaj, to można gdzieś chcę podłożyć. Oj. Kurde, jak dziad w tym fotelu wyglądam. Nie, spoko. Spoko, tylko nie wiem, czy czasem właśnie go bardziej sobie jeszcze nie wyprostować. Muszę sobie jakiś profil znaleźć dobry dla niego, bo nie wiem właśnie, jak wygodniej siedzieć. O, na przykład, czy tak mogę siedzieć wygodniej, czy jak, bo tak jest dosyć wygodnie, powiem szczerze, że pada sobie złapie w łapę, tak, o. Tutaj mam oparcie, tak wysoko mi, nawet wysoko mi pasuje, to jest najwyżej chyba, już wyżej chyba się nie da. Nie, nie da się wyżej. No i ile miejsca mi to mniej zajmuje, słuchajcie teraz, no. Nawet widać, zobaczcie, klamerkami przyczepione z boku, bo te gliski, fajnie widzę, klamerki są. Normalnie takie można kupić, plastikowe zaczepy czarne, ale one kosztują, słuchajcie, dużo więcej niż taka zwykła klamerka wystarczy. Normalnie trzyma, wiecie, więc to jest wydawanie czasami zbędnych pieniędzy na pewne głupoty, wiecie, tak to wygląda. Dobre jest. Słuchajcie, kochani. Unboxing complete. Znaczy, wiecie co? Tak. Złożenie. No tak, spokojnie. Pojedźmy krok po kroku. Słuchajcie. Samo złożenie nie jest wielce problemowe. Wiecie, ja to tak troszeczkę robię. Tak niedołężnie. Nie przykładam się za bardzo, ale normalnie ktoś, kto się przyłoży do tego, będzie miał drugą osobę dorosłą ze sobą, która chociaż mu troszeczkę coś przytrzyma, pomoże, poda, zrobić ten fotel momentalnie, w ciągu myślę 20 minut go spokojnie złoży. Jeżeli ktoś wcześniej składał taki fotel, to jest bezproblemowe. Teraz drugim razem już bym wiedział spokojnie, jak wszystko złożyć, więc samo złożenie naprawdę jest bezproblemowe. Materiał jest na pierwszy rzut oka i dotyk jest naprawdę elegancki. Nie wiadomo, jak będzie w czasie używania, czyli nie będzie to się wycierało, brudziło, jakoś tłuściło od dotykania, od paluchów i tak dalej. Czy jest wygodny, to ocenimy jeszcze oczywiście podczas długich sesji. Siedzi się za pierwszym razem, jak się usiądzie, naprawdę wygodnie. Prosta pozycja, przede wszystkim proste plecy. To jest bardzo ważne dla mnie, który ja mam dość spore problemy z plecami. W zasadzie dość duże problemy z plecami są u mnie, więc cieszę się, że wreszcie taki fotel mam naprawdę, który powinien poprawić moją pozycję i zmniejszyć mój ból. Tutaj na pewno zaletą jest ustawienie też wysokości podłokietników. Ten armrest cały na pewno też sporo pomoże ludziom wyższy, niższy i tak dalej. Będzie mógł dostosować do siebie. Te poduszeczki, czy w sumie są zbędne. Ta od spodu tutaj w zasadzie nic mi jeszcze tutaj nie dała wielkiego, ale ja mogę jakoś przesunąć, jak się nie mylę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wyżej czy niżej, więc być może jeszcze troszeczkę poprawi moją pozycję. Ta poduszeczka tutaj pod spodem nawet jest spoko. Dzięki Seba za nie, zapłacę za złożenie. Tak, Seba, już. No, dyszka trochę małe za złożenie, ale okej. Okay. Powiedzmy, że jestem tania siła robocza z Chin. Kółeczka. O kółeczka słyszałem dużo negatywnych rzeczy, że prędzej czy później one się wycierają, nie działają tak jak powinny. Ale kółeczka można dokupować sobie, słuchajcie, można dokupować nawet lepsze sobie wersje tych kółeczek. Widziałem na Overclockers, widziałem dodatkowe właśnie kółeczka, różne kolory. Znaczy, różne kolory akurat może nie, źle powiedziałem, widziałem inny kolor, srebrne. Ale być może srebrne tylko zdjęcie było, można wybrać sobie może kolor, nie sprawdzałem tego. Kolejnym elementem, jaki można sobie jeszcze wybrać, można sobie fotel podnieść wyżej, ten pod spodem, ten na gaz, ten cały taki, ten bolec, można kupić sobie jeszcze dodatkowy, że zwiększa, jak się nie mylę, wysokość, tam było napisane, jeszcze kilka centymetrów fotela, więc jeżeli ktoś potrzebuje wyżej jeszcze usiąść, jeszcze da się zrobić. Co jeszcze? No i to chyba tyle, słuchajcie, no. Po złożeniu, lekki, taki lekki to nas całkiem nie jest. Ale prezentuje się ładnie. Oczywiście kolory to wiecie, że są najróżniejsze. Te kolory wydawały mi się najlepiej pasujące do reszty mebli tutaj u mnie. W naszym tu w zasadzie gaming roomie, bo zobaczcie, bo widzicie fotele i tam cała kanapa jest też czerwona, więc wydaje mi się, że ten fotel jeszcze w miarę sensowny ma kolor do tego wszystkiego. Wyróżnia się, do green screena będzie się wyróżniał, bo jest czerwony, więc po to też wziąłem. Mogłem wziąć jakiś tam zielony, niebieski. Nie, zielonego nie mogę, przepraszam, niebieski mogłem wziąć. Ale niebieski też można używać czasami blue screena, czyli blue boxa. I też mógłby się jarać z tym kolorem, z tym tłem z tyłu, więc wolałem czerwony. Coś, co się będzie wyróżniać. Żółty też niezbytnio pasuje, jakby co. Więc tak to wygląda.
Tak, pasy. No pasy w zasadzie tutaj te można użyć. Ale nie, pasów nie. No wiecie co, powiem wam szczerze, brakuje mi teraz do Project Cars, w ogóle jakiejkolwiek gry wyścigowej, kierownicy. Więc myślę, że to też może być jakiś tam w przyszłości kolejny zakup, który mógłby tutaj do mojego gaming roomu dołączyć, bo jednak kierownica by się przydała, taka fachowa, znaczy fachowa może nie, ale powiedzmy no taka plus minus, tak, taka pseudo, semi pro, no. Takie semi może, no, semi amator, amator high, która pozwoliłaby troszeczkę wygodniej jeździć, to też by była sprawa, ale na razie kolejnym moim oczywiście celem to jest kolejny monitor, żeby mieć tu wszystko równo, tak dalej i żebym naprawdę miał to wszystko na cacy, żeby to ładnie wyglądało, więc na razie to jest moim kolejnym celem. Ale kochani, naprawdę serdecznie wszystkim dziękuję, którzy się dołożyli do tego. Również tym, którzy oglądali tylko streamy, nie tylko ci, co dawali donacje lub subskrypcje, ponieważ również ci oglądający też się dokładają do tego wszystkiego. Reklamodawcy też płacą jakieś tam pieniążki, nie są może one wielkie, ale na pewno jakieś są, więc można było spokojnie ten fotel kupić, aczkolwiek ten akurat zakup jest czysty i wyłącznie za wasze donacje, za które serdecznie jeszcze raz dziękuję. Żeby nie wy, no to już bym nie miał drugiego giftu, a mam już dwa, jest Xbox One, jest i fotel AK Racing, więc naprawdę, naprawdę jestem cholernie zadowolony, w życiu bym nie powiedział, że taki stary chłop jak ja no może coś takiego dostać od widzów. Wydawało mi się, że w zasadzie tak jak ja to nie ma szans żadnych na takie rzeczy. No jednak to jest niesamowite. Jestem cholernie z tego zadowolony. Cholernie nawet dumny, powiem wam szczerze, jestem z takich rzeczy. To są rzeczy, których nigdy nie sprzedam. Mam nadzieję, że kiedy do mnie przyjadą widzowie, co niektórzy ci, przede wszystkim, którzy dali coś na ten fotel, będą w jakiś sposób gdzieś mogli się tutaj podpisać, żebym miał cholerną pamiątkę. I żebym zawsze mógł na to spojrzeć i powiedzieć, o, to jest od nich, słuchajcie, moi mili, więc serdecznie jeszcze raz naprawdę, naprawdę wszystkim dziękuję. Nikogo nie chcę wyróżniać, bo oczywiście to nie na tym to polega, moi mili. No, za jakiś czas powiem wam, czy taki fotel polecam wszystkim, ale mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak będzie, że ten fotel będzie sprawował się rewelacyjnie. Przypominam, że ten fotel oczywiście można wyprostować, można się praktycznie na nim położyć. To kwestia tego, ile kto waży. Ja oczywiście, jak wiecie, nie jestem lekkim zawodnikiem, ale też nie jestem ciężkim bardzo, no bez przesady. Nie jestem jakimś całkowitym klopsem. Ten fotel może znieść podobno 180 kg, więc ja jeszcze mam połowę drogi do tego. Aczkolwiek wam jedno. Kiedy ten fotel kupowałem, znaczy pokazywałem Angie, mówię, zacz Angie, on wytrzymuje do 180. Mówię, Angie takie coś do mnie palnęła. Tylko uważaj, żebyś nie przekroczył tej granicy. Tak zacząłem się śmiać się z tego. Ale może wytrzymać 60 kg, więc w zasadzie no spokojnie można na nim siedzieć, nawet dwie osoby. Aczkolwiek zastanawiam się jedno. Ja jestem w połowie drogi do 180 i siedzę na nim, praktycznie cały fotel zajmuje. Zastanawiam się, osoba o wadze 180 kg, przy moim wzroście troszeczkę wyższa, no kurde, czy ona nie usiądzie w ten fotel? No osoba może taka, co ma z 2 metry, 2,20, no to tam usiądzie, tak, bo szczupo będzie, ale kurde. Ktoś, co ma z 1,80 parę na przykład i ze 160 kg, to w to nie wlezie. No i jak wlezie, to nie wyjdzie. Chyba trzeba by to rozstawiać, te tutaj na podłokietniki, tak mi się wydaje. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o, wiecie co, jeśli chodzi o kolorystykę z tyłu, to takich foteli podobnych jest całe mnóstwo. O takiej samej kolorystyce, dokładnie takiej samej, jest chyba 5 modeli. 5 modeli, który każdy w zasadzie się nie różni niczym, oprócz ceną. Może ewentualnie jakiś materiał gdzieś jest jakiś inny, powiedzmy obicie jest minimalnie inne, ale w zasadzie powiem wam szczerze, że fotele od 100, znaczy w zasadzie na polskie weźmy, tak? Mniej więcej od 1000 do 1200-300 zł wyglądają tak samo. Ja w zasadzie przejrzałem wszystkie fotele i mówię, kurde, one się niczym nie różnią. W ogóle niczym, ale kolory mają takie same, identycznie wyglądają. A cena jest inna. Wagę sprawdzałem, rozmiary sprawdzałem, podnoszenie tam, unoszenie, ramiona, tu szerokość, wszystko sprawdziłem. One wszystkie mają takie same wymiary, nawet materiał jest napisany, że jest taki sam, więc w zasadzie się zastanawiałem, dlaczego, jaka to różnica. Myślałem na początku, że może jeden jest juniorski, drugi seniorski, jakiś taki, wiecie, jest jeden wyższy, niższy, szerszy, ale sprawdziłem, nie. Więc na dobrą sprawę nie wiem czemu.
Więc wybrałem wersję taką idealną, która idealnie trafiłem w 1000 zł. Idealnie, powiem wam szczerze, chyba bez może 20 zł. A wcześniej oglądaliśmy fotele, przecież wybieraliśmy z Sebą, z Karoliną, z Patio, z Altarem i tak dalej, z całą resztą ekipy. I znaleźliśmy fotele, które kosztowały ponad 1000, 1200, coś takiego, więc nie wiem. Jak bum, cyk, cyk, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Nie wiem skąd to się bierze, jak to jest w ogóle, więc ciężko powiedzieć. Możliwe właśnie, że tu jest ten materiał właśnie, że jedne są z ekoskóry, drugie jakieś tam... Możliwe, słuchajcie. Mój jest elegancki. Jestem bardzo zadowolony. Więc kochani, dziękuję jeszcze raz serdecznie za ten unboxing, za to składanie tego fotelu AK Racing. Jaki to jest dokładnie model? Wiecie co? Ja wam nie powiem, jaki to jest dokładnie model, bo... Nie wiem. Tu jest napisane Sports Type, ale to nie jest... To nie jest sport, znaczy... On waży, wiecie co, 22 kilo. Tu jest napisane, cała paczka. Znaczy, cała paka 25, tylko że ona jest duża, wiecie, nieporęczna, tego się ciężko niesie. A 22 kilo sam niby fotel. To jest jakiś model 601-1B, nie wiem, czy to jest model, czy... Nieważne zresztą, słuchajcie. Więc jest krzesło. Więc jest elegancko, jestem zadowolony, słuchajcie. Dobra, dzięki bardzo. Zapraszam oczywiście na kolejne unboxingi, jak będą. Jeszcze mam parę rzeczy do odkręcenia, odfoliowania. Mam jakieś jeszcze figurki i tak dalej, które jeszcze od zeszłego roku są. Więc może przy okazji za to się wezmę, ale może innym razem. Tak czy siak za unboxing jeszcze raz mówię. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się przyłożyli do tego. Uff.